kilka ostatnich dni to jest duża obniżka na rynku hurtowym paliw w Polsce, która jest pokłosiem zmian z kolei na rynku międzynarodowym, gdzie już mamy do czynienia z powodu kilku tak naprawdę czynników z dużym obniżaniem się cen. Także myślę, że najbliższe dni, może dziś, może jutro, może do końca tygodnia, na pewno na większości stacji zejście w dół o nawet kilkadziesiąt groszy wydaje się mocno prawdopodobne. Oczywiście robiąc to założenie, trzeba powiedzieć, że jeżeli nie nastąpi jakaś bardzo poważna eskalacja sytuacji, na przykład związanej z konfliktem na Ukrainie. Także na razie zupełnie realne jest to, że ceny nam się obniżą o te kilkadziesiąt groszy. Wczoraj prezes Orlenu, pan Daniel Obajtek, mówił o zmianie na poziomie 30 chyba kilku, jak dobrze pamiętam. Ja myślę, że jeżeli sytuacja się nadal będzie tak pogłębiać, ta spadkowa na rynku międzynarodowym, to zejście nawet o kilkadziesiąt groszy, czyli nie wiem, 50, 60 jest zupełnie realne w najbliższych dniach, jeszcze raz powtórzę. Jeśli mówimy o benzynie 95-oktanowej, tutaj spodziewam się, że cena w ubiegłym tygodniu średnia na Ogólnopolska to była 6,86. Myślę, że w tym tygodniu te 6,30 możemy raczej z dużą dozą pewności założyć, że się pojawi. W przypadku diesla tydzień temu średnia Ogólnopolska to była 7,46. Myślę, że zejście w rejon 7 zł, albo nawet zejście poniżej tych 7 zł, robi się coraz bardziej realne przy tej tendencji, z jaką mamy do czynienia.